Hej, cześć, siemanowa wszystkim z tej strony T-Volt oraz płonący Hanta, bo właśnie wpadłem do tej żarzącej się tutaj beczki i mnie porąbało mi tarczę. A nie, zdążyła mi się odładować, okej. Okay. Ale nie widać, żebyś płonął. No nie, nie płonę niestety. Znaczy ja miałem płomienie na swoim tym. Takie lekkie, ale miałem. Chyba mać podniosłem jakiś chujowy, jakąś broń chujową. Co to jest? Tak, jeszcze bardziej musimy iść do tyłu, kurwa, gdzie ten quest jest? Place the bomb jest tutaj. Tam da się dalej iść? Nie wiem, czy zobaczę na mapę. Tak, da się tam dalej iść. Musi się iść. No, napierdzielam. Ano się da. Dobra, i tak nie zrobiłem tego questa, więc pierdolę to i nie męczę się już z tym szokiem. Mhm. Jak mnie coś pierdolę? No chyba, że nam pozwali dalej, ale nie myślę, że nie. Armored Skag Rider! No właśnie widzę. Jebać życie. Jebany jest za nami. Dawaj go. Sam Armored Skag to już nie jest takie wyzwanie, aczkolwiek... Mhm. Kolejne! Fuck! Chodźcie moje shurikeny. Skąd tak kurwa wziąłem second winda? No, nie skończyło się. Dostajemy jakiś unique weapon. Może właśnie zależnie od tego, co tam zrobimy, to taką broń dostaniemy, nie? W sensie jak elementalej byśmy, nie wiem, może teraz dostaniemy... No nie wiem, w sumie sam co. Przydałoby się 4 bronie mieć wtedy, nie? Za to. Nie no, myślę, że po prostu im więcej zrobimy pobocznych, tym lepsza będzie ta broń po prostu. No. Kurwa, coś mnie bije od tyłu? Nie. No. Zginie tamten? Gość mojej... Skoczył do mnie. Ja tutaj rzucałem moimi kunajami jak szalony. Widzę właśnie. Je chuje. Napierdalają te... Cokolwiek to jest. Lovely. Bardzo lovely. Mój ogienik żry. Jak to twoja syrena jęczy cały czas? Ja nie jęczę, o co ci chodzi? Jęczę jak popierdolona. Głupi jesteś. Robił non-stop. No mówię ci, co tutaj słyszę. No ja nie słyszę, żeby jęczała. Ja mam lepsze efekty dźwiękowe. Tak, pewnie dzięki physicsowi może jeszcze. Nie, to się nazywa Audiox. Audiox. Audix. Specjalne rdzenie fuda w tym. W karcie dźwiękowej. Mm-hmm. Pewnie działają na silniku z A4, tak? Silnik, panie, to jest Source. Widzę, że nie załapałeś, no ale okej. Okay. Wiem, że kurwa Audi A4, ale ja zmierzam... Ja pierdolę, jakie ogromne zero na nim się pojawiło. Ja nie mam ammo w ogóle, co ja mam teraz kurwa zrobić? Czekaj. Zero z moich kunajów się wzięło, bo rzucenie kunajem jest równoważne z tym moim ciachnięciem mieczem i nałożeniem marka na niego. Są, że mu zwiększa damage zadawane. Takie fajne te kunaje są. Silne te labraty są w chuj. Slag time. Swag. Dobra, gdzie tą bombę mam dać? Chociaż muszę odkryć kawałek terenu. No okej, okay, spoko, w sumie to. Nie ma co się spieszyć. No, potrzebuję ammo. Dobra, to może... Placenijmy tą bombę, jak już tu jesteśmy. Mhm. Kurwa, ale gdzie dokładnie? Gdzieś tam na dole chyba. No chyba na dole. Albo nie, czy tu są jakieś platformy. No jest, dobra. Nie bij go, kurwa. A to jest ten skat. Nie da się go bić. Wiem, że nie da, ale słuchaj dialogu. Dobra, my tutaj żygał. Oczywiście. Bije nas, nie. Aha, czyli musieliśmy przetworzyć bombę w jego tak, żołądku. Dokładnie. Sprytny, no. Tak, jak kupa luk. Ty, czekaj, tu jest coś śmiesznego. Dobra, jak co?
Koopa Look. Wiesz, co to jest? Koopa czego? Koopa Look. To jest kawa, której ziarna się wyciąga. Tak, wiem. Z odchodów jakichś tam ptaków. Kota. Jakiegoś kota. Kota, aha. Też lepiej. What the fuck? Tam coś latało. No wiem, widziałem. Następny. Kurwa, szeryf. Co to kurwa jest? No ja wiem, ale chyba wezmę rakietnicę, bo tak to bez sensu z tym jest chodzić. Ja jednego już zajebałem. Snajperka potrafi dojebać. O kurwa. Aż go zrzuciłem. Kurwa, misnęło go, lol. Teraz go zdejmij. Shurikeny, kurwa. Jakie to boskie są te shuriken. Nie, kurwa, zresztą chuj. A jest shuriken. Kunai. On nie jeden chuj. Ja to będę nazywał shurikenami. Dla mnie jeden chuj. Wiem, czym się różnią, ale zawsze mówię shurikeny, więc będę mówił shuriken. Kunaje są słabe. Shurikeny są lepsze. No, muszę przeładować niestety. Bardziej badassowe. Dokąd mi tu dojdziemy? Kurwa. Do przodu. Kurwa, mogłem tego walnąć, a nie. Night time! LOL! Tylko jebeś te rakietnice. Tak. To teraz nie rozstrzygniemy, czy ta rakietnica jest chuj OP, czy moje kunaje. Strzelam to jedno i drugie. No to prawda. Jaki lag mam. No właśnie. Musiałem im grenade'a tam. Mikusta! Ho! Chodź tu kurwa, o jest. Pięknie. Dobra, jak umierają. To było kurwa ładne. No i tak. Muszę przyznać. Iridium z nich wypadło, no. Dobra. A czemu nie? W sumie. Dobra, lepszy na nich ogień jest de facto. Bo moje kurwa kunaje. A, każdy kunek, który rzuca, ma inny elemental. Aha. Wszystkie w jednego to kurwa rozpierdol multielementalny się dzieje. Że tak to ochrzczę. No chodź kurwa, chodź. Idium. Ja tu się męczę z tunel ratem. Dobra, już go nie ma. Na razie, że na New Game Plus będą jakieś ciekawe rzeczy w ogóle z Iridium związane w tym sklepie, bo jak nie będzie nic, to trochę chujowo. Mhm. Tam jest jakaś jaskinia, którą można przejść, widzę. Może tam, chodźmy tam, może tam będzie jakaś skrzynka czy coś w tym tunelu. Może kichuj, dobra, chodźmy. Ram dam dara. No, filtrat. No, idealnie się musiał ustawić tak, żeby mi zablokować linię strzału. To zawsze dobrze. Ja jakbym wiedział, gdzie ty masz linię strzału, to też było dobrze. Jakim cudem kurwa padłem? Nie. To jest pytanie. Przerażają mnie te labraty. Rustory. Dobra, masz kurwa moje kunaje chuju. Jeszcze trochę ognia. Lol. Teraz bardzo, bardzo owocna jest współpraca nasza. Dobra, chuj, nic nie było. Chodź, oczywiście. Dobra, to chodźmy z powrotem. Kobiecy zmysł ostatnio się psuje. Co? Bo jak kobieca intuicja ostatnio zawodzi. Spierdalaj. Dobra, wiem, że przechodzisz przez te dni. Co za... Stupała. Stupała? Dzięki. Stupała. Kurwa. Co za po prostu pała z ciebie, o to mi chodziło, ale mówię, Skype coś dzisiaj wiksuje, tak chujowo słychać. Stupała. Może na TS-a przejdziemy. Nie no, grajmy już na to. Nie no, mnie tam Skype nie wiskuje. Nie wiskuje, dobrze. Nie wiskuje ci, no dobrze, no to okej. Okay. Nie no, wiskować nie wiskuje, nie? Idzie ten pierdolony złodziej. Banda złodziei decydentów łódzkich. Ktoś tam biegnie od góry jeszcze. Not anymore! O kurwa, jak mnie wyrzuciło! Ha, bo to idzie w dół, to idzie w górę. Niewątpliwie tak. Myślę, że te rzeczy, myślałem, że one będą jechać po tej, ale nie jadą. Aż tak zaawansowane to nie jest. No nie. Niestety. Sprzedaję kurwa tą grę. A nie, czekaj, nie mogę. Kunai time! Co oni tak dużo życia mają?
Są OP. Nie wiem, płonę ich. Znaczy, spalam. Czyżby z tego wyleciał jakieś iridium? Czy by tak wydawał? Wydawane kunaje. Nie ogarniam ich siły. Nie wiem, mi się jakieś granaidy przydały. Przerażają mi te labraty po prostu w każdej możliwej chwili. Ich wygląd w ogóle, co oni z nimi zrobili. Tam coś jest, no właśnie. Megusta. Nie bardzo ładnie. Orby, nadchodźcie! Moje orby i ciebie leczą, ja mam mniej życia, o co chodzi? Orby wiedzą lepiej. Czekaj, questy jakieś, żeby... Tutaj na dole jest quest do zebrania. Notyfikacja. Tu jest śpiący coś. Do zebrania? Śpiący skag. Ale on ma obroże i nie śpi, ale to nieważne. Pokazuje mi się tutaj wykrzyknik śmieszny. Jeszcze raz? Nie pokazuje mi się na mapce tutaj wykrzyknik. A mi się pokazuje, dobra, to ja wezmę. Na normalne to jest. Ładnie, pięknie. A ty się rozejrzysz, bo nie? O. Lekarstwo musimy zabić, ja pierdolę. Tak. To są przeciwnicy. Sirens. Tak, dokładnie. A psa. Kurwa, znów się niech jebanie. Jebany, pociąg tu jechał, kurwa. Dobrze, że tam wyskoczyłem stamtąd. Ja grabnę to lekarstwo, jak mi się uda tam wyjść. Dobra. Nie, mam granatów, lul. Ej, kurwa, kunajesz macierze, trzymaj cię jazdówcą. A! Dobra, tam walczę, idę po lekarstwo. Oż, kurwa. Co jest, gdzie on tam, kurwa, wylazł? Nie mam ammo, nie mogę walczyć. Potrzebuję sklepu. Jak cholera. Jest tu sklep w ogóle w tej lokacji, czy... Aha, nie mogę wejść do menu, no super. Kurwa, co się dzieje w ogóle? To jest, kurwa, annoying. Muszę ich z rakietnicy rozwalić. No. Ja miałem zobaczyć, czy tu są jakieś sklepy w tej lokacji. Są na samym początku, muszę tam iść. To w ogóle questa mam do oddania. Questa. Ja idę wyleczyć tego małego skaga. Dobra. Zobaczymy, co się stanie. Pewnie mnie zapierdoli na hita. Tak, nie, raczej nie. Już tu go level. No, z jakieś 8%. No, jakieś 11 albo 10 pół. Ja pierdolę, jeszcze bym żarcie znaleźć. Może jemy dla skaga. Dlaczego to doszło? Gdzie to żarcie? Kurwa, jeszcze kolejna część tej lokacji się nas odnajduje. Weź ten, to podłóżmy tę bombę może. Dobra. A ten pytajnik, on każe wychodzić z lokacji, czy? Nie, znaczy mogę... Nie, no pytajnik jest w tej lokacji, to jest bounty board, oddam to. Granaty i granaty dostajemy, słuchaj. Zajebiste, kurwa, marzyłem o granatach i granatach. O, level dostałem, lol. Wiesz. Pewnie jeszcze firmy Kowalski syn. Coś czuję. Vladov, Meridian, coś tam. Nagle kurwa firma. Co jest? Jak mnie tepu, chamsko. Ale co ty mówisz, co? Nie. No, że firmy produkujące bronie, masz to... Kowalski syn, ten? Tak, Mani, Vladov, Jakob, nagle Kowalski syn. Byłoby to ciekawe, nie powiem. Właśnie, znaczy takie tłumaczenie zrobili, to było też ciekawe.
Wiesz, w Diablo. Wiesz, to jest zamiast Jakob, Kowalski syn. To nie bardzo. To powinno być. Czekaj, Gombrowicz na przykład. To ja bym chciał strzelać z Gombrowicza, naprawdę. Gombrowicz. Say not in grief, he's no more, but. Wiedzieli, coś się dzieje. A, wypierdam to, na chuj mi to. Właśnie muszę tego punkta rozdać. Kurwa, brakuje tak z 1,3%. 1,1. Daję to, wuhuu! Chodźmy tutaj tyle. Raga, jak chcę już tego levela mieć. Co to było? Kurwa, strzelać mi tu będziesz. Nie, to przeciwnicy, ja? Lulu. Co ty pieprzysz? Ale gdzie ty tam poszedłeś? Tą bombę mieliśmy podłożyć. A tak, zapomniałem o bombie. Szedłem za znacznikami. Co się kurwa dzieje? Rzucam kunajami. Jesteś tu, tam, nie ogarniam. Będzie jestem, panie. Nie ogarniasz. Racja. Slack. Jodink. I ładnie życie schodzi. O, cześć, bruzerze. Tyle kritów. Dobra, punkt time. Punkt time. Odpalałem stopper. Co by tu o, ja nie odpaliłem. Ja odpaliłem. A to? Jestem, myślę. Kurwa! Nie wiem. Bruzer tam jest. Marshall tu jest jakiś. A drugi też Marshall. Aha, to jest, myślałem. Albo się tak samo nazywają, albo. Ja. Marian, Mariusz i Mariusz. Mariusz i Mariusz. Chłoński syn. Nie, ile tu skrzynek jest, patrz. Pierdolisz. Ale to jest jakaś dziwna kasa. O Boże, tu nie ma prawdziwych pieniędzy, tu jest tylko niebieskie pieniądze, które nie należą do nas. Co za kutasy. Jówka. Nie, jeszcze musimy Skaga uleczyć. Dokładnie. Są dwa rzeczy ważne i ważniejsze. Dokładnie. Mamy no. Skag pierwszy na liście. Zaznaczyłem, co by było widać. Na część tej lokacji, Boże, jedyny. No, zdarza się. Critical time. Co tam tak napierdala? Jakiś Elite Marauder sobie tam hopsa. Kurwa, jak daleko. Ładny zasięg ma ten twój facelock, jak no. Się trafi. Jest nieźle. Zajebiste. Czy wiesz, wystarczy... Ups, wybuchnie zaraz, gas tank. Jezu, jak wyrąbało. To był mój cel. Wiesz co, sprawa prosta, celuję sobie z broni i wtedy robię to, nie, no i je. Znaczy muszę przestać celować, no i wtedy jest gites. Tu jest coś. Coś w tym jest. Też prawda. Chowamy się tu. Bo Beast Minus, no i perho. Kurwa, idealnie! Człowieku! Idziesz sobie, idziesz, ja wystrzeliwuję pocisk, idealnie podskoczyłeś tak, że w ciebie trafił. Kurwa. Aha, co? Nie, to się śmieje, ale po prostu, kurwa, nie wiem. Marauder tu jest. Pójdź z tym, kunaje. Proszę bardzo. Ja pierdolę te kunaje. Wiesz, jak ogarnę, żeby potem strzelić komuś kryta z Deception, to człowieku. Nie ogarniasz tej mocy. Na chwilę też sobie jedno drzewko wybiorę i sobie zrobię builda, słuchaj. No to rób. Nie, no to czasu teraz. Trzeba zabijać. No właśnie. Tam gdzieś przegapiliśmy jedno. Cofnijże się po to. Bo jesteś z tyłu bardziej. Kurwa, nawet nie zdążę kogoś z mele pierdolnąć, tak jebią te kunaje.
A czekaj, tutaj. No, kibel znalazłem. Z jakimiś tarczami, ale. No, takie se. Bo nie tutaj się chce robić. Bada smaragdy. Jak tam wejść? Cóż, nic nie zrobiłem i tak wstałem. Uwielbiam to. Dobra. Ładnie poszło. Tak. A, właśnie, tu gdzieś jest... Gdzie to gówno niebieskie? Tutaj, dobra, to jeszcze tam jeden został. Gides. Niewątpliwie tak. Nie ruszaj granat. Ciągnij go. Widziałem, jak leciał ten twój granat do góry, zarąbiste. No. Właśnie o to mi chodziło. Ile życi. Coś tu jest? Winda do góry. Winda, ale jest ten. Można ammo kupić, wolę sobie ammo kupić. A nie, tylko broń są to chuj. Chodź, bo ja jadę bez ciebie. 3, 2, 1, yo. Ej, szczęście. O, przeciwnicy. Nie, tam. Gdzie? Tu. Lovely. Ja tu kible otwieram. Uuu, SMG, no ciekawe. Nazwijmy. I snajperka, ale to chyba dla ciebie cienka. Nie, nie całe 1200 demagę i 0 elementali. Ja mam teraz 500 damage'a na 1500 na snajperce i do tego jeszcze chyba z 200 ognia, więc masz mój standard snajperski właśnie przed jak na dłoni. O, tam jest jakiś prąd, trzeba to coś z tym poradzić. Kurwa, prąd. Gdzie są kable? Już widzę kabel. Ja się zajmę tym badasem. To szukaj kabli. Ktoś mi bije właśnie. Taka gra, no. Kunaj. Lol, nie ma go. Dobra, ten kabel idzie tu, potem tam. Okej, chyba znalazłem. Co prawda, kurwa, spadam jak daleko. Chuj. Dobra, znalazłem. Już była w połowie rozjebana, przypadkiem chcieliśmy w to trafić. Co ja w połowie rozjebane, co? No ten fusebox. Aha. Gdzieś tam kurwa polazł. Musiałem zeskoczyć na dół. Aha, okej, sorry, tu jest bagażnik. A, Eridium już widzę i... Czekaj, wezmę Eridium. Eridium jest 4. Pieniądze i 2 relikty. Cooldown ring mele... No one są tylko do mele, więc jak chcesz to sobie je zobacz. Ja to mam w dupie. Jakoś nie używam reliktów na mele. No, też przypuszczam. Jak ja mam w ogóle teraz relikt? Nawet nie pamiętam. Na życie. Dalej ten relikt, który przy rozpierdoleniu pociągu zdobyłem, to go dalej używam. Tutaj coś się znajduje, czy tak po prostu sobie weszliśmy dla picu? Nie no, wychodzimy stąd. Znaczy tutaj po tego byliśmy, po pieska, nie? A tutaj, ale w sensie na górę, nie ma tutaj nic, co nam było potrzebne. Ale gdzie na górę? No tą windą. Stary, kurwa, masz mózg? Przecież już przechodziliśmy tędy. Wróciliśmy się chyba, nie? Albo co nie? A nie, dobra, nic. O Pedro, kurwa, weź ty się wstrzymaj. Nie, tam na dole jest, okej. Okay. Bez mózgiego, jeżeli nie widzisz, co się dzieje, okej? Okay? Słuchaj, chodź. No ciekawe. Pod bankiem jest w ogóle dziura. Pod bankiem? No to boba flu. Mhm. Już zapewne ktoś się próbował dołu dostać. Tak, i wykopił taki wielki ten, ale stwierdził, nie dam rady.
Jak nie udało mu się wysadzić, no to wiesz. Dobra, idę do tego Skaga. Mam nadzieję, że to jest koniec tego questa i wypierdalamy z tej lokacji. Nie, jeszcze 60 części będzie. Shit. Czytałem na Borderlands 2 Wiki, że to jest najdłuższy quest w historii gamingu. Duki, no. Dłuższy nawet niż zabicie 100 tysięcy przeciwników na multiplayerze w Gearsach 2. A jest taki. To się chyba to jest jak pierdoli. Co się kurwa dzieje? To ja myślałem, że jego coś pierdala. Nie, wszedł tam i zjadł. Ja jest trochę większy. Trochę tak. Ej, spierdala. Teraz nas zerze. To jest następny quest. No. O Boże, mamy strzelać im w pyski. Boż. No dobrze. Świetnie. Hide evidence? What? You gotta stash that cash or the sheriff's boys won't ever stop looking for you. Find a good place to hide it and my boys will pick it up later. Don't worry. I'll pay you even more than what you got from the bank job once this is all over. Stay put! O kurwa. Lul. Wiksy się dzieją. No właśnie, nie jestem pewien jak im strzelać w ten... Znaczy, tym damy radę strzelić w ryj, czy nie? Strzelać, nie. Te nie pykną, one nie mają armę. Nie otwierają buzi w ogóle. Czy pyska. Buzi. Ha! No, ha, wypadły jednak z niego, jaki random. Lul, mieczem zdjąłem język? Nie wiem, może. To ma sens poniekąd. Może tylko z mele można, nie wiem. Nie, mówisz, żeby strzelać im w pysk. Jak się zapierdalałeś śmiesznie pod górę tego. No, ale wiesz, bo zapierdalałeś tylko tym, które jechało do góry. A ja przez chwilę zapierdalałem tym, które jechało w dół. Wiesz, jaka jest różnica? Żadna. Fuck logic. Nie ma różnicy. Nie wiem, co trafią w ogóle. Kurwa, strzelam mieczem, macham. No, wypadło coś z niego. Wypadło, super. No, mówię, z mela idzie, żeby go... Nie rozpuścić. No, ja strzelałem teraz non stop do niej mu prosto w ryj też. No, wcześniej też, ale dobiłem go z mele i... I pykło. Albo z mele to taki instant jest, jeżeli chodzi o ten... O ryj, nie wiem. To trzeba by eksperymentalnie sprawdzić. O, ty pizdo, chodź tu. Strzelałem mu non stop w ryj i tak wypadł język. Czekaj, poczekaj, aż pyskiem się odwróci. No i chuj. Czemu żeś nie czekał, że to otworzy? A, tak. Jeszcze nie widzimy ani razu, żeby te skagi armorowe otwierały pysk, a jakoś kurwa wypadły języki z nich. Ja widziałem chwilą, dlatego... No strzelasz, on po prostu staje w takiej pozie, ryczy i biegnie na ciebie i jak mu cały czas strzelasz, to... No mówię, ale gdzieś... jeszcze nie widziałem, żeby te ryczały, te zarmorowane. No, a ja, to ja ci mówię, że przed chwilą tak zrobiłem. Dobrze. A ja tak zdobyłem dwa języki nie robiąc tak, no. A skąd wiesz? Widziałeś dokładnie, bo takie rzeczy się tu dzieją, że tu nie widać. Więc. No, też prawda. W teorii mają tu być skagi. Myślę, że wszystkie zajebaliśmy. Tam chodzi jeden przynajmniej. Armored Skag Rider, co prawda, ale... Trzeba jeść, co zdjąć. Kurwa, o, jest! Dropnął mi, lol. Kunajami najebałem w niego po prostu. No, poszło. Ej, no to wracamy do naszego przyjaciela. Tak. A on jeszcze... Co jest? Telefon mi zawibrował. No właśnie, chyba tak mi się zdawało.
bym szedł spać. O, telefon ci mówi, że masz spać. Wyższa, wyższa forma nadzoru nad kimś, nie? Zamiast przyjść na przykład rodzic do ciebie i ci mówić, ej Bartek, idziesz już spać, to telefon ci nastawili, nie? I to było śmieszne. Wybierasz sobie idealny czas snu i zależnie jaki masz idealny czas, pewną godzinę budzenia, to wypierdalaj do spania. No ale szczerze mówiąc, jak nie wstaniesz od tych, których planujesz, więc... Czy ja wiem? Dzisiaj wstałem. Czy nie, żebym planował jutro jakoś wcześniej wstać? No właśnie. Jutro wieczorem raczej nie pogramy. No, to jest więcej jak pewne, bo ja jedę do ojca. A mnie nie ma w domu. A no, mnie też nie, także... Kurwa, języki Boże. Nie. Wpierdolę. Domino? Jak on się nazywa? Domini? Dukino. Dukino, cholera, prawie jak Dominik. Jezu, następny quest. Mówiłem ci! A nie, teraz mamy iść za nim, nice. Pociąg! Skarkuj! Kurwa, że nie da się kogoś zepchnąć. No, Dukino i napierdalaj, a nie kurwa, tarzaj się. No, zostaliśmy z tyłu, ktoś zaczął tarzać. Czekaj, dokąd będzie tak nakurwiał? Może kogoś zabije, wypatroszy i w nim założy dom. Tak. Zrobi sobie z niego naturalną muszlę. I to będzie nowy rodzaj skagów. Skagi z muszlą. To skafander. Skafander. Skagfander, tak? Mm-hmm, może tak. Tutaj na dole, nie chcesz? O cholera. Zapierdalał pewnie do sanktuarium. Boże, widziałeś jak mnie teleportnęło? Patrz gdzie jestem, kurwa, byłem obok, a tutaj nagle jest. No, twoje hostowanie to jest. Tam jakiś przeciwnik wyszedł. O nie. Jestem tak przerażony z tego powodu. No, ja pierdolę. Rzuciłem granatę, powinien ich zajebać, teoretycznie. Dukino to napierdala. Nie wiem gdzie on jest w ogóle, już powie gdzieś. On pójdzie do tej dziury, tamten boss i tak dalej. Coś tam... No właśnie. To on zrobił się większy, będziemy chcieli go zajebać. Zrobił się chyba ogromny jak Skagzilla. Tak. Albo na przykład będziemy musieli bossa stada wykończyć i on zostanie bossem stada. Czekaj, the old mine from new home. Wyścić. No, mamy to wyścić. No, świetnie. Lubli. A gdzie jest Dukino? Coś tu jest. Nagle się tutaj przecińcy znaleźli. Szczury tu nawet. To są szczury. Teraz to ma sens. To ma sens. I on kurwa atakuje, zajebiste. Nasz podręczny zwierzaczek. Mhm. Było tak. Tam coś się jeszcze znajduje. Lovely. Lovely, zrobione. Dużego tutaj jeszcze... Jak coś tam to... ma. No, coś dużego tu będzie. Wow, koniec. Tarcza ciekawa. O kurwa, nie tak zła. Niezła właściwie. Jakie słaba. Czas na Teramorfusa. No nie no, moja miała 2900 i jeszcze dobrego recharge rate'a 600 coś. Poszedł go spać. Co? Poszedł spać i baniec. Okej, okay, koniec rzeczy tutaj, w całej tej lokacji już chyba wszystkie questy porobiliśmy. Chyba tak. Teraz Break. Mamy na serio umrzeć. Aha, jeszcze to, a to nie jest to z tej lokacji. Tak, Brick powiedział, że mam ukryć do pomby. Czekaj na mnie. Dobra. Dobym się. No, jak nam wszystkim. No, chodź. Co? Zajebiście cię nie słyszę na Skype'ie, stary. Fantoma otwierasz, co? Czupiało. Szokoladę. Fajne szokolady masz. Nieważne. Jezus Maria. Dzisiaj jest dzień chłopaka, tak by the way. Co? Dzień chłopaka jest. Mnie to interesuje. Nie zostajesz prezent na dzień chłopaka.
Ja też nie, ale zostałem dzisiaj. Znaczy, chciałbyś być chłopakiem. Już nie podchodzimy pod chłopaków, bo jesteśmy pełnoletni. Wiem, wiem. Ale nie ma dnia dziewczyn, tylko jest dzień kobiet. Nie ma dnia my... czekaj. Znaczy jest podobno, ale tego nikt nie obchodzi. Jak samo nie ma dnia mężczyzn, tylko jest dzień chłopaka i tyle. Szczerze, to mnie to tak pierdoli. Nie też. Ale, powiedz z tej. Powiedz Lasa, że cię pierdolą walentynki albo dzień dziewczyn. Ej, walentynki tam dzień to... kobiet, taki chuj. Dzień kobiet to akurat jest, wiesz... Facet ma wyjebane na takie rzeczy, kobieta nie. Exacto. Walentynki, no to wiesz, trochę już inna rzecz, sprawa niż dzień kobiet. Mhm. Dzień chłopaka. Czekaj, kurwa, Helfer Generation plus 19, co za klasmod, ja jebę. Aha, takiego mam, plus 688 tarczy klasmoda, to pierdolę, nie kupuję tego. 3700 tarczy, dobrze. Mhm. Kończmy ten quest, daleko tam jest. Ja jebę. Nie, tak podpocz. Ja ciekawe, co będzie, jak będzie pociąg jechał, ja na niego wskoczę. Bo chyba cię zajebie. Tak strzelam. A jak na niego wskoczysz, no. też strzelam, że cię zajebie. Cholera. Przynajmniej wtedy nie będę musiał chodzić do przodu, nie? Bo ty musisz dojść do checkpointa. Znaczy nie, sorry, nie, ja się odradzę przy checkpointie. To nie jest tak jak w lefcie, cholera. Na jedną rzecz narzekają w Borderze 2, że się nie da respić na swoich kompanach. Nigdy się nie dało i to by było głupie. Gdyby się dało, to nie jest kurwa jebany Battlefield. Nigdy się nie dało, no trochę głupio mówić nigdy się nie dało, jak to jest druga część gry. Według mnie to psuło rozgrywkę. Aha, tak w chuj pieniędzy tutaj trzeba było schować i zakopać, no spoko. Mhm. Zapierdolaj. Znaczy ukradliśmy pieniądze, które trzeba teraz zakopać. Bo mamy kogoś wrobić z tego spojrzenia. Kurwa, ty coś tam lata? Nie, on skakał jak popierdolony. Ty zajebiście potrafią skakać. Jebańcy samozwańcy. Cholera, nie ta broń. To. Proszę bardzo. Dobra, idę od tego przejścia tutaj zakopać, a ty do tamtego dalszego. Mm-hmm. O nie, przeciwnicy, co jak kurwa teraz... Zesraj się. Dobrze. O, ja pierdol... O, dobre uczucie. Z ziemi wychodzą goje. Takie z nich chuje. Dokładnie. Pojebane te labraty. Jestem szybszy. Ja tu walczyłem. A ja nie? Już ma kolejny kurwa quest. Dobra, możemy się stąd wynosić. Dokładnie. Lokacja oczyszczona, ale... Coś, że jeszcze tu wrócimy. Ja mówię, że 40 minut na zegarku prawie. Dobra, co go tak dojebało nagle, lol. No, strzelałeś? Facelocka rzuciłem, ale wszystko zajebałeś, więc... Ja pierdolę, jak to tak... Aha, faktycznie. No, pewnie o tych mega jumpach, które tu są. Jestem bossem. O, słońce mnie razi, oczy. Za dobra grafika, słońce mnie razi, kurwa. Masz w opcjach grafiki, wiesz, aliasing i tak dalej, słońce, on, off. Nie no, ja mam lampkę w ogóle odpaloną tutaj przy biurku, więc mnie aż tak nie razi. Ja to mam całe biurko rozświetlone. Coś prawda. Dat ledy. Chuj, zgaszę sobie to. O, so good. Stracę wzrok, ale chuj. Boże, ile tu jest przeciwników, nie chcę mi się z innymi... Zaczął giwać.
Faktycznie się chuj ich tu. Dlatego lepiej stąd wypierdalać. Bo na kurwa te snajperki. Zrejcie to na koniec. Kurwa. Jechałeś. Blebleblebleble. Chuja dupa. Dupa z tym, chodźmy stąd już. A. Nom, to jest... To jest dobra prawda. Wydurwiamy. Weźmy sobie ammo. Dobra, myślę, że możemy zakończyć w tym momencie od... A nie, bo tu mamy zwrócenie questa, przepraszam. Ho, 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 4 iridium. Jezus, dostaliśmy jednego questa jeszcze. Mamy... Ja pierdolę. No, mam się skonfrontować z nią. Tak myślałem, że tam powrócimy jeszcze. Dobra, ale to nic, myślę, że w drugim odcinku już. Znaczy następnym, tak. Kolejnym. Pozwoliłbyś jej powiedzieć. Dupa tam z nią w następnym odcinku. No w następnym odcinku już nie powtórzy tego, co mówiła teraz. Chuj, w dupę. Dobra, mniejsza. Nic, na razie. Cześć.